have relationships will often end in disgust. And I know you want my love, but there's nothing to discuss. I don't need you in my life no more. I don't need you in my life no more. I got no money, it's getting sunny, but I still feel cold. I've been nose running, you funny, funny. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie na naszym kanale. Z tej strony Marlena Załoga i witam Was w ten piękny, bardzo słoneczny dzień. Dzisiaj w słońcu jest chyba ze 40 stopni, chyba się nie pomylę. I dzisiaj działamy w polu, kosimy pszenicę. Jak wiecie, mamy w tym roku, jak co roku w sumie, nowe odmiany. W tym roku, jak się nie mylę, miałyśmy odmianę Gentleman oraz Dubaj jako takie nowości. Poza tym mamy też ambicje z zeszłego roku, keramika. Co tam jeszcze? Chyba czegoś jeszcze nie wymieniłam. Ale jak mi się przypomni, to z chęcią Wam powiem. Także większość odmian jest jeszcze niewykoszonych, ale tak średnio, jak patrzymy po ostatnich dniach koszenia, no to takie 10 średniego plonu jest, więc ciekawe jeszcze jest to, jak będą tego parametry. Także trzeba będzie to przebadać. Mam nadzieję, że deszcz nie wypłukał wszystkiego i jednak będzie można sprzedać to zboże po cenie wyższej, a tymczasem pokażę Wam, jak przechowywane jest u nas zboże. Tutaj mamy worki, już zasypane dzisiaj rano. Zobaczcie. Mamy odsypanego troszkę zboża. Na razie trzy jednej odmiany woreczki. W międzyczasie, tak sobie przed żniwami, korzystając z tego, że nie było pogody, utwardziliśmy podwórek. No i mamy tutaj kosz zasypowy z przenośnikiem. Na górze taki jakby dekielek jest odkręcony i na szczycie bina jest zamontowana właśnie taka rura. Przez to właśnie takim przenośnikiem jest transportowane zboże do bina. Także tutaj cofamy tyłem przyczepy. Szuwer odsuwamy i kiprujemy tyłem. Proszę bardzo, to zawsze widzicie na filmach. Także tym tutaj odpalamy, uruchamiamy właśnie przenośnik. Wszystko jest jeszcze w trakcie pracy, nie jest jeszcze zasypane. Także tak wygląda, jeżeli chodzi tutaj o transport zboża. Tamten silos jest, jak widzicie, zasypywany, ale przejdziemy do tego bocznego, który jest jeszcze pusty. O właśnie. Czyściłam go własnoręcznie. Pokażę Wam. Jest mega gorąco, ale wytrzymam chwilę. Tutaj na środku mamy właśnie takie okienko, przez które wypada nam zboże. W przypadku, gdy jest wyciągane to zboże z silosa. Także tu jest jeszcze czysto i sucho. O właśnie, dekielek. O tym właśnie wiedziałam, że przez ten otwór wpada nam zboże do silosu. Ciężko by było w takich warunkach teraz sprzątać w silosie, także polecam ogólnie sprzątać
przed sezonem, gdzie jeszcze temperatury są odpowiednie. Tutaj jeszcze mamy coś takiego ciekawego, mamy taki jakby wjazd, tutaj wjeżdżamy koszem zasypowym i tędy właśnie przenośnikiem rozładowujemy tutaj zboże. W ten sposób się to odbywa i wtedy właśnie ten kosz jest wpuszczony tutaj i wtedy końcówką przenośnika transportujemy to na przyczepę lub też naczepę. Jak już jestem koło naszego zbiornika na RSM, to chciałabym Wam coś pokazać, a mianowicie u nas ostatnio byli panowie, serwisanci z firmy Swimmer i serwisowali nam nasz zbiornik na paliwko, który jest u nas już, jak się nie mylę, trzeci sezon, także zbiornik ogólnie został wyczyszczony, rozkręcony i tak dalej, także w pełni jest gotowy już do sezonu, ponieważ u nas ten sezon dopiero będzie się rozwijał, ponieważ po zbożach będziemy mieć wykopki i tak dalej, także u nas sezon jest w pełni, także fajnie jest zalewać czyściutkie paliwo, także teraz będziemy miały pewność, że to paliwo jest w 100% czyściutkie, jest w pełni przefiltrowane i u nas ten zbiornik na samym początku był nieco uszkodzony, a Wam zaraz pokażę, o co chodzi. A mianowicie tutaj była taka ryska, może mam zdjęcie, to Wam pokażę. I panowie nam tutaj właśnie to, korzystając z okazji, ładnie nam to naprawili. Także tak naprawdę został tylko tutaj, taki cień został, że coś tu było robione, ale poza tym wygląda to pięknie, także ogólnie polecam serwisować zbiorniki, w szczególności właśnie w takich okresach w roku, kiedy tego zbiornika korzysta się więcej. W tym roku, jak co roku, też jakieś remonty, także tutaj była ściągana brama, także nie jest do końca jeszcze ona zamontowana. Tak, tutaj był cały podwórek równany koparką, no i wspomniany zbiornik, który był serwisowany. Naszą wtopą tego roku jest to, że nie sprzedaliśmy jeszcze całego rzepaku, także trzeba było to wczoraj rozładować, także wczorajszy dzień, ale pali słońce. Spędziłyśmy z Werą na rozładowywaniu tandemu oraz przyczep, ponieważ były one potrzebne. No podczas żniw, jakby nie było, żniwa rzepaczane, rzepakowe zakończyłyśmy, trzeba było opróżnić przyczepy. Czekałyśmy na tą cenę, no i czekamy dalej na cenę, aby sprzedać to czarne złoto. Zobaczymy, jak na tym wyjdziemy. Miałyśmy tą cenę, jak się nie mylę, 2000, także mam nadzieję, że to wróci i że będziemy mogły sprzedać to czarne, piękne złoto po tej cenie. Tak też wygląda podwórko utwardzone za pomocą tej gumy. Guma jest dosyć gruba, ma ona 5 cm grubości, także jest to dopiero tak naprawdę pierwszy tydzień naszego użytkowania, kiedy ona jest położona, także jeszcze jakiś tam odczuć za bardzo nie mogę Wam zdradzić odnośnie jej zastosowania. Ponoć ma się świetnie to sprawdzać, ale jak będzie to, gdy przyjdą deszcze czy też zima, to tak naprawdę jeszcze nie wiemy. Na razie jest na pewno o niebo lepiej niż było. Także tak to wygląda w skrócie. No dobra, i witam się z Wami serdecznie po raz drugi z działki. Jesteśmy już na polu, tutaj mamy akurat odmianę Dubaj, jest to odmiana pierwszy rok w wysiewie, jest to materiał kwalifikowany. Odmiana pochodzi z firmy Nasiona Szymański, także w zeszłym roku miałyśmy odmianę Jarą, była to goplana odmiana również, która bardzo dobrze plonowała. W sumie Gentleman czy Dubaj wcale w tym roku nie jest gorszy, szczerze mówiąc naprawdę bardzo dobrze te odmiany nam plonują. Nie będziemy jeszcze się tutaj rozgadywać odnośnie, to było właśnie to słowo, tak, rozgadywać odnośnie plonowania, ponieważ jeszcze jest za mało wykoszonego, aby tak naprawdę dać Wam pełen obraz tego, jak te odmiany plonują, także wszystko jeszcze się wyklaruje, a za mną w tle marchewka, do tej marchewki jeszcze trochę, ale i bardzo dobrze, ponieważ jednak wszystko w sezonie ma swoje miejsce, także my z tym terminem wykopków jeszcze dzięki Bogu mamy z głowy, ponieważ to jeszcze nie jest temat na już. Teraz są żniwa, także ja dzisiaj też Wam pokażę, jak te żniwa wyglądają. Nawet wzięłam sobie dzisiaj dronika, aby troszkę polatać, pokazać Wam, jak wygląda ta praca u nas, jak wyglądają żniwa. W sumie z roku na rok niezbyt to się zmienia, ale jak najbardziej zawsze staramy być z Wami tutaj na YouTubie na bieżąco, tak samo jak i na Instagramie, na które te konta serdecznie Was zapraszam, także tutaj poniżej
czy w nazwach, czy po prostu w kodach QR wkleję Wam nasze Instagramy, abyście mogli do nas wpaść. Już teraz zapraszam Was bardzo serdecznie, a teraz już schodzę, aby pokazać Wam naszą pszenicę. Ciągnijcie jak ta lala, ponieważ właścicielka myła. Biała felka, to znaczy, że czysty. Tak by to się klarowało. Skwar niesamowity, mówię to po raz trzeci, jak się nie mylę. Kłosy wszystkie są pochylone, co oznacza, że pszenica jest na już. Wilgotność jest jak najbardziej książkowa, także nie ma tutaj co mówić o tym, że zboże jest wilgotne. Zboże przede wszystkim nie jest porośnięte, bo niektórzy mogą zaraz twierdzić w komentarzach, że jeżeli ten termin jest już po tych wszystkich deszczach, prawda, no to zboże pewnie w niejednym gospodarstwie porosło, jednak tutaj dzięki Bogu kłosy są takie, jak mają być. Są przede wszystkim wypełnione. Zaraz Wam to pokażę. O, niezbyt będzie widać. Proszę bardzo, wszystko wyrzuciłam. Będzie już mniej w plonie, także odwrócę jeszcze na chwilkę. Proszę bardzo, tak wygląda łan. Może tutaj akurat mamy ścieżkę. Wszystko jest mega, mega suche. Kłosy są również długie. Zobaczcie. Kłos w kłos. Pszenica również była lustrowana tutaj z chłopakami z firmy Nasiona Szymański. Także chłopaków jak najbardziej pozdrawiamy serdecznie. Werka pojechała za tatą. Ja też również zaraz się przypinam w przyczepę i lecę do nich na pole. Żniwa w tym roku zapowiadały się na kradzione, ale dzięki Bogu jest pogoda i jak sprawdzałam prognozy na najbliższy tydzień czy też dwa, chociaż mam nadzieję, że się to tak nam aż nie rozciągnie w czasie, to naprawdę będzie piękne słoneczko, także czasami jest warto poczekać, aby jednak później nie suszyć tej pszenicy. Także dzięki Bogu mamy pogodę. Dawajcie w ogóle znać, jak tam u Was są żniwa. Czy może jesteście już po żniwach? Jakie były plonowanie? Jakie w ogóle pszenice u Was najlepiej plonowały? Jakie mieliście średnie u siebie zbiory? Może macie jakieś przemyślenie odnośnie tego roku? U nas w sumie warunki w kwestiach takich właśnie prognozy pogody, no to tak naprawdę deszcz był, także wilgoci nie ma co. U nas nie było pożałowane. Ktoś się dobrze modlił, to i na tace było rzucone, więc była wilgoć. I co jeszcze miałam powiedzieć? U nas w tym roku przede wszystkim też będą, tak jak się zaopatruje, będą nowe odmiany pszenic. Także jak wspomniałam na początku odcinka, co roku testujemy nowe odmiany, aby mieć tak naprawdę szersze spektrum tego, co w naszych warunkach glebowych i tak dalej będzie wychodziło dobrze, a co najlepiej. Pewne odmiany czasami się nie sprawdzają, czasami zostają z nami na dłużej. Także uważam, że te odmiany, które są w tym roku, jedna już jest też odsypana, również zostaną z nami najdłużej, ale my w dalszym ciągu szukamy tych odmian najlepszych. Także odmian naprawdę jest wciąż za dużo, abyśmy mogły wszystkie stestować naraz, także tak zawsze co roku po kilka odmian w naszym gospodarstwie się testuje. Więc poniżej czekam na Wasze komentarze, postaramy się wszystko przeczytać. Ja już jestem na powrocie, jestem w domku. Patrzcie, jak ładnie trawa wykoszona, nie ma to tamto. O, tutaj też również sobie jeszcze nie tak dawno dokładaliśmy razem z tatą kostki, aby było ładnie. Zwiazdu. Tutaj ogólnie to planujemy zamiast tych bździuszków posadzić jakieś tuje, ale to wiecie, z czasem wszystko się zrobi. Aby było w kieszeni, w głowie, to wszystko z czasem się zrobi. A, i jeszcze aby chęci było, to wtedy będzie wszystko. Jak widzicie, ja zdążyłam wrócić do domu. Ogólnie żniwa zawsze z Werą się umijamy, także albo ona jest w domu, albo ja jestem na polu, później ja jestem w domu, ona jest na polu, także zawsze, jeżeli chodzi o takie odcinki, gdzie jest pełen montaż i tak dalej, pokazujemy całe nasze żniwa, no to wtedy łatwiej jest się połapać, bo to jest jednak materiał klejony z całych żniw i taki materiał również postaramy się w tym roku dla Was skleić. Także zobaczcie, Wera przyjechała, odjechała innym zestawem i znowu się minęłyśmy, także Wery chyba raczej w tym odcinku nie będzie.
Tak, Vera czasami porzuca swojego chłopaka. Mowa o tej ofendzie oczywiście. Także zobaczcie, tandem jest w rozładunku. Proszę bardzo, tak jak wspominałam, tylny wysyp i wszystko jest transportowane pięknie, ładnie. Także tak w skrócie wygląda u nas dzień na gospodarstwie podczas żniw. Oczywiście ciężko jest nagrać jakąkolwiek pracę, kiedy trzeba jednocześnie siebie nagrywać. Ja jednak nie jestem zwolenniczką kamerki GoPro, chociaż taką również posiadamy, jednak z ręki jest bardziej praktycznie cokolwiek nagrywać. Ale kto wie, może jeszcze podczas wykopków, kiedy tej ręki nie będę miała możliwości użyć w ten sposób, to się przekonam do GoPro, kto wie. Póki jest, to nagrywamy tak jak widać. I co jeszcze? A mianowicie to jeszcze, że to tak naprawdę samo nie leci. Może wydaje się, że leci to samo, ale trzeba jednak pilnować, aby wszystko szło jak najbardziej po naszej myśli. Też akurat przy rozładunku jesienią czy zimą, już nie pamiętam, w tej żmijce, w tym przenośniku jest, są takie paski trzy i właśnie te paski nam się zatarły, także każdej maszyny trzeba jednak pilnować, bo to tylko jakby nie było maszyna. Zawsze jakieś drobne awarie się zdarzają. W tym roku też miałyśmy małą awarię w kombajnie, a mianowicie poszło nam jedno łożysko oraz pas, także pewne koszty już zostały poniesione, ale dzięki Bogu nasz tata ma naprawdę czujne oko oraz słuch, także obyło się bez większych kosztów. No, także trzymajcie za nas kciuki, aby żniwa w dalszym ciągu szły po naszej myśli, a tymczasem wracam do pracy, zaraz podpinam New Hollanda do przyczepy, proszę bardzo, tego New Hollanda i ruszam również w pole. A, jeszcze się pochwalę w ogóle. Wczoraj w nocy utopiłam małego smurfa z pełną ósemką, także szapoba. Nie ma takich żniw, gdzie by się nic nie stało, gdzie by ktoś nie utopił jakiegoś ciągnika z przyczepą, także tato akurat wrócił kombajnem do domu, a ja z telefonem, tato, jest sprawa. No i to była taka sprawa, że tatuś musiał przyjechać z smurfem. Odpiłam przyczepę, bo naprawdę nieźle się tam zaryłam. Zaryłam jak dzik w kukurydzy. A teraz, moi kochani, drodzy widzowie, pochwalę się swoim talentem, a mianowicie New Hollandem T485 zakopałam pełną przyczepę zboża. Także congratulations for me! A tam nadjeżdża tatuś drugim New Hollandem, aby mnie ściągnąć z pola. Tak, się zaryłam, no, ale dzięki Bogu tato był pod telefonem i mnie stamtąd wyciągnął. Także taka historia odnośnie mnie. Tak, wiem, niby każdemu może się zdarzyć, ale czemu akurat mi? Ach, te blondynki w traktorach. Dobra, także to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku na naszym kanale. Wiem, że dzisiaj będzie brakowało Wam Wery, ale Vera ma powera i Vera również jest w polu. Także mam nadzieję, że wrócimy tutaj obie. W tym odcinku powiedziałam chyba już dosłownie wszystko, co mi przyszło do głowy odnośnie tematów oczywiście żniwnych. Jeżeli macie jakieś pytania, to czekam na nie. Postaramy się do nich odnieść oczywiście w przyszłych odcinkach, materiałach, bo żniwa jeszcze się u nas nie kończą. A jeszcze odnośnie ciekawostki, to ten odcinek widzicie w moje urodziny. Także tak naprawdę możecie mi życzyć tylko zdrowia, cierpliwości i wytrwałości, ponieważ te cechy w prowadzeniu gospodarstwa w dzisiejszych czasach również są najważniejsze tak naprawdę, więc jeżeli pojawią się również, bo pewnie się oczywiście pojawią jakieś życzenia, to bardzo Wam za nie wszystkim dosłownie Wam dziękuję za to, że jesteście, za to, że nas wspieracie, za to, że nas oglądacie, bo naprawdę wszystkie Wasze czy miłe, czy niemiłe komentarze zawsze jakoś na nas wpływają. Staramy się je wszystkie brać na klatę, także całym serduszkiem cieszymy się. Ja również się cieszę, że jesteście razem z nami, także o, tu, Wy jesteście naszą drugą połówką. Także tutaj będę czekać na Was w komentarzach, a ja się z Wami już żegnam. Życzę Wam również pięknej pogody. Komu trzeba, to również deszczu oczywiście. Także trzymajcie się. Przesyłam piękne słoneczko do Was.
Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie nasz kanał koniecznie z dzwoneczkiem, a ja się z Wami już żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na naszym kanale. Cześć!